Siemaneczko, witam was wszystkich po dłuższej przerwie. Trafił się taki temat, moi mili, taki temat właśnie mi się trafił. 125P, 1977 rocznik. Praktycznie można powiedzieć pełen oryginał, plus jakieś właśnie fajne, ciekawe dodatki z tamtych lat, pokrowce, pod którymi jest czarny Sky. Zobaczcie, jakie to jest, wszystko jest pięknie utrzymane. Jest to Fiat po wujasie od rodzinki, od mojej kobiety. Trafił się taki egzemplarz. Starszy pan jeździł nim praktycznie od nowości. Pokażę wam go z zewnątrz. Dostałem informację właśnie, że jest do zabrania. Więc co? Co miałem nie skorzystać? Proszę bardzo. Szczerze powiedziawszy, nie wiem za bardzo, jaki to jest kod lakieru. Ale jak widać, światik jest praktycznie w pełnym oryginale, nie licząc tych drzwi. No tu musiała być jakaś przygoda jakiś czas temu, no w tamtych latach, i malowane pewnie u pana Andrzeja w garażu, tutaj ten błotniczek. Ale poza tym proszę zobaczyć, w jakim stanie jest podłoga, podłużnice. To wszystko fajnie się zachowało, progi, wszystko istnieje. Autko jest w pełni sprawne, zarejestrowane, ubezpieczone. Jeszcze na czarnych tabliczkach, moi mili. Czarne tabliczki, papiery, wszystko do niego są jak najbardziej. No co, przy aucie szczerze powiedziawszy, plus konserwacji, takich tam pierdół jak zawsze, nie ma za wiele do roboty, bo auto było utrzymane od zawsze w bardzo dobrej kondycji. Pokażę wam co pod machą ciekawego. O, kofina ma tu. Dobra, machę się udało otworzyć. Jak widać, silniczek, wszystko nic tu nie było za bardzo drutowane. Jeszcze starsze sprzęgło tutaj ze zbiorniczkiem. Pokażę wam, jak to gada. Uwaga, bez ssania, bo rozgrzany. O, tutaj trzeba sobie stuknąć. A jeszcze patrzcie. Pogodzone, żeby państwo mogły swoje firmy wspierać te odcinki. Polskie radio. Uwaga, zapalimy dziada. O. Obrotomierzyk. No cóż mogę powiedzieć? Autko na 100% u mnie zostanie. Tak robił podstawowe teraz obsługi przy nim. No i czyli trzeba się cieszyć. Dobra, Fiacik już jest na placu. Biorę się właśnie w tym momencie za ściąganie pokrowcy, za ściąganie podłogi, bo trochę wilgotno jest, trochę zapach takiej technizny tu w środku, co to do gołej blachy powyciągać. Czekaj, zobaczymy, w jakim stanie są fotele, a zobaczcie jeszcze, jakie fanty do niego ma. To jeszcze jest cały garaż, tylko to muszę kiedyś po to podjechać, żeby to pozabierać. Dekielki, wszystko to pozakonserwowane w smarze, więc bez grama rdzy, jakieś pompy paliwowe, zaciski, zapasowe lampy, tłumiki i różne takie. Teraz też zobaczyłem w sumie, że te drzwi są nie tyle co też nieoryginalne, ale to jest innego rocznika, bo tu wszędzie są jeszcze lampki w drzwiach, a tutaj tu jest tylko odblask. Więc prędzej czy później pewnie będę chciał wymienić te drzwi na oryginalne, przynajmniej z tamtych lat. No i wezmę się dzisiaj za polereczkę na dworze, tak żeby to zabezpieczyć na jakiś czas, aczkolwiek lakier tak czy inaczej jest naprawdę w dobrym stanie, jak na tyle lat. Wziąłem się za szarpanie wnętrza, żeby tu posuszyć. I nawet, o, kanapa jest oryginalna, 22 marca 1977 rocznik. Tu powiązane te pokrowce, zaraz to wszystko się pościąga. Zobaczymy, jak się zachowała ta tapicera. Dobra, lecimy sobie na drugi warsztacik. Tam będę miał łatwiej to wszystko porozbierać, poczyścić, posuszyć cały ten środek, wyodkurzać, wyciągnąć wykładzinę. No więc za takie pierwsze rzeczy się wezmę. Następnie regulacja, wymiana tam przewodów, świec. Ale to może o tym powiem za chwilę. Powiem wam teraz moje wrażenia jazdy z tym samochodem, jak na auto, które ma... Chwila, unitrę muszę ściszyć, bo polskie radio szarpie, raz łapie, raz nie. Powiem wam, jest mega klimat, naprawdę jest mega klimat.
jak na furę, która ma 43 lata. Fiacik bardzo fajnie się prowadzi. Idzie jak burza. Obrotomierz, jak widać, elegancko pokazuje. To mnie trochę przekłamuje, ale autko nie pływa. Prowadzi się bardzo przyjemnie. Nie rzuca nim, nic tam, żadnych zero jakichś niepokojących dźwięków. Więc mechanicznie, oprócz regulacji i naprawy hamulca ręcznego, tak naprawdę auto nie wymaga wiele prac. No, trzeba się po prostu zaopiekować, zakonserwować go, oczyścić, nawoskować lakier. Podstawowe po prostu sprawy. O, patrz, długie, elegancko, dobra światełka. Dobra, zaraz będę na garażu, pokażę coś więcej. No to jestem na warsztacie. Wyszarpałem środek, tapczanik. W sumie to trochę jak wersalka, taka sam detal wygląda. Fotele, trochę miałem problem z fotelem kierowcy, bo się okazało, że szyna była złamana i ciężko to było wykręcić. Tu już mamy pierwszą usterkę, którą trzeba będzie naprawić. Ale się udało, środeczek wyciągnięto, tak jak odkurzam teraz tą tapicereczkę, ten dywanik, wyciągam to wszystko po kolei do gołej blachy. A zaraz też ściągam te pokrowce do prania, żeby te do pralki wypracować i przede wszystkim jak się zachowały fotele od spodu. Dywan, wykładzina, wszystko zostało wyszarpane. Jestem mega, mega pozytywnie zaskoczony tym, co zobaczyłem. Wszystko, jak widać, bez grama rdzy, podłoga. Tutaj także wszystko suche. Nie ma już jako takiej wilgoci, po prostu sam dywanik był zamoczony. Gdzieś musiała albo woda spłynąć, albo coś. Ściągłem także pokrowce z foteli. Proszę zobaczyć, jak to się fajnie wszystko zachowało. Nie ma żadnej, są bardzo brudne, dosyć brudne były pod tym, zakurzone. Tu jakiś kawałek chyba fabrycznej folii jeszcze wyciągnąłem tam z tej deki. To wszystko, co jest materiałowe, to z niego powyciągałem, wrzuci się do pralki, żeby to odświeżyć, wypachnić. Dywan będzie tam tył, tutaj przód, pierwszy do porządku odkurzy. Potem jakimś odkurzaczem, takim piorącym się to przeleci, tak więc środeczek będzie czysty i pachnący. Ale tak jak mówię, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, zobaczymy jeszcze prawą stronę, to, że tu podłoga nie ma grama rdzy. Naprawdę, dawno nie widziałem tak zdrowego fiacika. Auto nie jest nigdy nie miało żadnej naprawy blacharskiej większej, nie licząc tych drzwi. Tu jak? Luks, wszystko zdrowe, wszystko zdrowiutkie, bez rdzy, więc nie czekają mnie żadne naprawy blacharskie. Na szczęście, tutaj tak samo, o, bez rdzy, bez niczego, tak więc prać, czyścić i składać. Siema. Dzisiaj kolejny dzień walki z fiaciorem. Wyciągamy dziada, bo muszę na chwilę tutaj wjechać padakom od mojej kobity. Przepustnicę poczyścić, ale przy okazji przepalimy dziadka. O, tu wykładzinka wyszorowana już, wyodkurzana, ale i tak trzeba będzie na kerszera, bo dalej wali psem. Jest i on. Jest i on. Ale zobaczymy, jak zagada po nocy stania. Dobra, trzeba jeszcze prąd włączyć, bo prądzik odpięty na noc, żeby mi tu nic nie żarło. Drzwi były też trochę pootwierane, żeby lampki nie wyładowały akumulatora. O, foteli nie ma, no tak. Dobra, to coś wymyśleć na szybko. O, jest i fotel. Sportowy. Elegancko. Dobra.
teraz w świetle dziennym fajnie zobaczyć teraz, jaka ta podłoga, jak to wszystko jest ładnie zachowane. Listewki tak prowizorycznie poprzykręcałem, żeby mi to się nie pogubiło, śrubki się nie potraciły. Jak to wszystko się tu fajnie zachowało. Ta podłoga, tunel, wszystko jest na miejscu, nic nie jest zgnite. Nie ma żadnych dziur. Elegancko. No nic tak naprawdę tutaj nie ma grama rdzy, tak więc widać, że fura stała w ciepłym garażyku. Była dbana. Nie ma co robić, panie, nie ma co robić, nie ma co szpawać przy tym aucie. Szybka akcja na myjce. Piorę całą tapicerę, w sensie całe dywaniki, żeby nie śmierdziało, żeby było czyściutkie, pachnące. Więc zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Zdjąłem sobie osłonkę tutaj, progu. Zajrzałem do środka, ile tam jest konserwacji narąbane smaru. Więc to auto nie ma prawa zgnić przez najbliższe kilkanaście, dziesiąt lat. Pod uszczeleczkami wszystko jest zdrowe, zero jakiejkolwiek choćby powierzchownej korozji. Tutaj tak samo powietrzyło się teraz wszystko, wjechałem furką z powrotem na warsztat. Biorę się właśnie za montaż dywaników, wykładziny. Tu jeszcze pomyję wszystko do porządku. Zaraz tu tutaj będę kleił, to wszystko tak samo poprałem. Całe tematy wygłuszające, to wszystko jest poprane, zaraz będzie z powrotem montowane. Zajrzę sobie jeszcze za chwilę do lewarka, przesmaruję go, zobaczę w jakim stanie wszystko jest. Ale raczej nie będzie jakichś żadnych niespodzianek. Ściągnąłem tutaj mieszek z biegów, przy okazji przesmarowałem wszystko, wyodkurzałem tam. Więc biegi chodzą już fajnie leciutko, jeszcze tam przy skrzyni biegów to przesmaruję. Tutaj ręczny tak samo. Ten wodzik przesmarowany wszyściutko, tak żeby to leciutko chodziło. Tylko tak ręczny jest do sprawdzenia, bo tu ręcznego nie ma, więc nie wiem, czy to gdzieś tam linka, czy raczej te nieszczęsne zaciski. No i tu jednak trochę pod uszczelką troszeczkę było takiej powierzchownej rdzy, ale to już zabezpieczyłem. Oraz miejsce na wkręty od listewek ozdobnych. Więc tu już się rdza nie powinna pojawić. Wziąłem się za polerkę na dworze pastą K2. No tu jak widać takie rysy właśnie były. Czy rysy takie, jakieś czarne zapaćkane, ale na zwykłej myjce to nie schodziło. Ale K2 załatwia sprawę z tego co widzę. Jest naprawdę duża różnica i przy okazji kolor bardzo fajnie wyszedł. Wyciągnęła. Tak więc no, działamy. Fiacik stał teraz dobre 2 tygodnie, bo nie było się kiedy za bardzo nim zająć. Troszkę się przykurzył przez te 2 tygodnie. Spróbujemy go odpalić. O, jak tu gorąco. Trzeba podlać mu trochę paliwka po takim długim postoju jak ten właśnie. Już na to przygotowana jest. Jeszcze pobyłem właścicielu seteczka od nagaźnika, elegancko. Po kropelce pogardzieli. Dobra, teraz będzie próba odpalenia. O, przykurzone wszystko. Dobra. Luz jest. Prąd mamy. Ssanie tak do połowy. Gadamy. Czy bez ssania? O. No i elegancko. Dobra, ciśnienie zgasło. Paliwko jest prawie, o, poniżej pół baku, damy mu trochę ręcznego gazu. Słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Zrobię jeszcze jeden, część, tak powiem, taką mechaniczną, jak będę wszystkie te naprawy przy nim większe, mniejsze robił. Teraz jeszcze zrobimy taki, bo w sumie nie pokazywałem go tak dokładnie,
rocznikowo ogólnie, jak to wygląda z tym samochodem i jego oryginalnością. No tak jak widać, jest to 77 rok. Silniczek sobie fajnie cyka. Dobra, zgaszę go na razie, żeby nam tu nie zagłuszał. Jest to 77 rok. Tak, tutaj powinna być listwa na dole, ale tu widać, że tu były progi malowane baranem. Są klipsy, a listewka podejrzewam, że leży w garażu, do którego muszę pojechać i pozbierać wszystkie fanty. Jedną z niezgodności rocznikowych jeszcze jest tutaj ten kierunkowskaz w błotniku, ale to było zrobione dlatego, ten kierunkowskaz, bo te autko ciągało kiedyś niewiadówkę, a w tamtych latach był taki przepis, że jeżeli samochód ciąga przyczepę, no to musi mieć po prostu kierunkowskaz. Tu widzę, jest hak, no i on je woził taką, ciągał przyczepkę właśnie. Charakterystyczne dla tego rocznika jest właśnie trochę inny rozkład z emblematów, bo potem te 1500, w ogóle to bardziej tak na środku, to było 1500 przynieśli pod 125p. Charakterystyczną cechą jeszcze dla tego konkretnie rocznika właśnie. W 79 roku zrezygnowano z tych lampek i były już potem takie, bo te drzwi są akurat nieoryginalne. I były właśnie potem takie odblaski. Kratka jeszcze chromowana, potem czarne wprowadzali. Jeszcze ciekawostką akurat dla tego samochodu, tego konkretnego egzemplarza, 77 rok, jest ten emblemat, bo ten emblemat ze chromowaną tutaj obwódką dookoła, czy chromowaną, no taką srebrną, był produkowany tylko przez parę miesięcy pomiędzy 76 a 77 rocznikiem. Potem już było właśnie w czarnym plastiku. A jeszcze wcześniej to było, ten Fiat był taki duży napis, ale tu już, że tak powiem, licencja się im kończyła powoli. No i już zaczęło to wprowadzać po prostu, że tak powiem, większy znaczek. Większy, no, napis FSO po prostu, logo. No i z takich smaczków, z tego konkretnie rocznika, no to chyba tyle. Jeszcze pas przedni jest oczywiście jeszcze charakterystyczny dla tego konkretnie rocznika. Potem były tam z innymi tymi otworami. I jeszcze chromowane tutaj lampy, no zespół lamp dookoła. To jest takie właśnie typowe dla tego rocznika. To jest środek właśnie, zobaczcie jak fajnie to wszystko wyszło. To trochę mam tutaj rzeczy, bo jeszcze cały coś działam z tym samochodem. Po poskładaniu naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Pod pokrowcami na szczęście były bardzo fajne fotele. No więc słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Kolejny wrzucę nie wiem kiedy, jak się upolam tu z mechanicznymi bolączkami tego samochodu, ale to myślę, że za jakiś czas. A jeszcze dla osoby, które pytają o syrenkę, bo rok temu wrzucałem właśnie też filmy z syrenką i pytali o to, no sytuacja po prostu zmusiła mnie do sprzedaży tego samochodu. Musiałem się przeprowadzić, no i ponadto w nią trzeba było włożyć dobre 20 tysięcy, żeby ten samochód wyglądał. A szczerze powiedziawszy, jakoś nie mam takiego dużego sentymentu dla tej syreny. Miałem ogólnie dla syreny, więc wolałem to pogonić, niż ładować w samochód 20 kafli, który jakoś nie będzie mnie mega satysfakcjonował. I tak dobrze, że się udało ją z krzaków wyciągnąć. Trafiła do gościa, który podobno właśnie wziął się za porządny remont tego samochodu. Tak więc tyle. Mamy jeszcze trochę materiału właśnie tak jakby na część trzecią, ale... Ale nie wiem, może to poskładam, coś tam wrzucę, ale to, no nie wiem, zobaczymy. Więc dzięki wszystkim za uwagę i trzymajcie się wszyscy. Na razie, cześć.